Podczas ostatniego szczytu Rady Państw Unii Europejskiej rząd polski zdecydował się na no, powstrzymanie czy złożenie weta, to bardzo różnie w mediach jest określane, przed neutralnością klimatyczną uzgodnioną na 2050 rok Wspólnoty Europejskiej. Przy okazji, ustawiając się w pozycji negocjacyjnej, która no, jest w mojej ocenie dobra wygodna, ponieważ mówimy o 100 miliardach euro, czyli zwiększeniu budżetu na działania klimatyczne z 5 miliardów do 100. Oczywiście jest to, duży, duża porcja środków też pod tym kątem będzie tworzony nowy budżet Wspólnoty Europejskiej na lata 2001-2027. I oczywiście można w sposób uproszczony krytykować rząd polski za tego rodzaju decyzje, natomiast w tle jest po prostu taka, a nie inna strategia negocjacyjna, tak żeby Polska jak najwięcej z, tych, z tej puli środków dla siebie wykroiła. Czy ona będzie skuteczna? Tego dowiemy się w czerwcu na kolejnym spotkaniu szczytu Rady Państw Stworzących Wspólnotę Europejską.